Witam moich słuchaczy. Pierwsze spotkanie z Państwem chciałabym dziś zacząć od kilku, jak mi się wydaje, niezbędnych wyjaśnień. A to z tej prostej przyczyny, że w radiu nie widzi się ani twarzy aktora, ani ciała, ani gestu, ani ruchu, ani oczu, ani uśmiechu i właściwie niewiele też z jego emanacji. Pracuje tylko głos, ale ten głos musi wszystko wyrazić. I dlatego chciałabym Państwu właśnie powiedzieć parę rzeczy o sobie, niejako się w tym radiu przedstawić. Otóż, gdziekolwiek w Polsce zapowiedziany jest mój występ, publiczność oczekuje, no i nie bez racji, że oto zaraz kurtyna się podniesie, ewentualnie drzwi się otworzą. I na scenę albo estradę wyjdzie kobieta no, słusznego wzrostu we wspaniałej krynolinie. Jeśli mnie teraz słuchają młodzi, to muszę ich poinformować, że krynolina to jest taka stylowa suknia, na którą trzeba co najmniej 25 metrów szlachetnej, niegniotącej się tkaniny. To bogactwo jest rozpostarte i udrapowane na trzech, uwaga, metalowych, tak jest, metalowych obręczach. Waży to to 20 kg najmniej, zajmuje w przestrzeni no, w, około dwóch metrów, w pasie ściska niemiłosiernie, a poruszać się w tym trzeba leciuteńko. Więc kiedy już tak odziana pani wkroczy, to zebrani na sali oczekują i też nie bez racji, że wygłosi ona strofy wielkich poetów romantycznych. To może być Szekspir, albo Słowacki. To może być yy, Schiller, Friedrich mu było, albo Aleksander Puszkin. To może być Cyprian Kamil Norwid albo Garcia Lorca. W każdym razie nie poniżej Lorki. No, a tak się składa, że wszyscy ci wybitni twórcy, kiedy się zajmują losem kobiet, a raczej zajmowali losem kobiet, to z reguły los niezwykły to był, a kobiety zawsze wyjątkowe. Na przykład. Tragiczne królowe, walczące o władzę, a czasem ba i o władzę, i o miłość, zaplątane w sieć intryg dworskich, w sytuacji bez wyjścia. Maria Stewart. Albo były to młode bohaterki narodowe, oddające swoje młode życie za ojczyznę, męczennice. We Francji Joanna Dark, w Hiszpanii Mariana Pineda, a u nas w 44. na ulicach bez liku tych ofiarnic było. Otóż wielcy poeci z lubością opisywali wielkie miłośnice, te, które się spalają w swojej pierwszej i na ogół ostatniej namiętności. Kiedyś to była królowa Federa, a później... Na przykład z XIX wieku, wśród licznej zresztą galerii Milośnic, Anna Karenina. I takie właśnie do niedawna były moje najukochańsze role. Co więcej, właśnie w takich, a nie innych akceptowało mnie nasze społeczeństwo. I nawet z biegiem czasu, jakby się zaczęło domagać, abym nie śmiała się wychylać z tego wysokiego stylu. Aby nie burzyła mitu, który pod wpływem tych granych postaci ludzie sobie o mnie wytworzyli. To też kiedy się raz zdarzyło, że na dużej scenie teatru polskiego mój niestety już nieżyjący kolega Mariusz Dmochowski ryknął na mnie, ty suko! Do teatru napłynęły listy, i to liczne listy, z protestami. Ona nie suka. Tylko dama i królowa, a my mamy na co dzień dosyć chamstwa na ulicy, w tramwajach i autobusach i wypraszamy sobie podobne rzeczy na akademickiej scenie. Z początku mój reżyser ironicznie się tylko uśmiechał pod wąsem, ale po tygodniu zmiękł i powiedział tak: głos ludu, głos Boży, trudno, wykreślamy sukę. I wykreślili. Tak więc, z jednej strony głos ludu, a z drugiej strony elity intelektualne, poetyckie, literackie najbardziej upodobały sobie moje królewskie wcielenia. I to jest odpowiedź wszystkim dziennikarzom, którzy obecnie z okazji mojego jubileuszu bez przerwy zapytują: A dlaczego tyle królowych? No właśnie dlatego. Najbardziej się podobali następujące królowe, bo wszystkich nie jestem w stanie wyliczyć, to byłoby za długo. Maria Stuart, królowa Szkotów, Elżbieta Walois, żona Filipa II, tego groźnego, szlachetna monarchini hiszpańska, onaż po cichu e, rewolucjonistka, bo popierała ze swojej szkatuły ruch ówczesnych liberalów. Kleopatra, Mądra władczyni Egiptu, kochanka najciekawszych mężczyzn świata, bo Cezara, Juliusza Cezara i Mark Antoniusza. uwielbiałam tę rolę. Maryna Mniejszych, jedyna Polka, która choć na krótko, to jednak zasiadła na tronie Moskwy, a takie właśnie miała pragnienie i wykonała. Je. Balladyna, baśniowa królowa Polski. Lady Macbeth, królowa uzurpatorka. Elżbieta I, wielką zwana, twórczyni imperium brytyjskiego, i wreszcie chronologicznie ostatnia, Katarzyna II, wielką zwana, twórczyni imperium rosyjskiego. Dlaczego Państwu w tym pierwszym spotkaniu opowiadam o tym, kiedy właściwie zaplanowałam je raczej jako mój. Yy, Poranek czy też wieczór, nie wiem kiedy radio to nada, o której porze. Jako raczej poetycki występ, bo skończę recytacjami. Opowiadam dlatego, żeby pokazać, jak za tą błyszczącą fasadą, za tym zaiste wysokim murem heroin dramatycznych i istot z reguły niezwykłych, królewskich, władczych i wspaniałych jak za tym murem mogła sobie do czasu przycupnąć, poczekać, pomilczeć i, jak sądzę, w tym milczeniu dojrzeć moja pozasceniczna osobowość? Jeśli się tak można śmiesznie wyrazić, prywatne człowieczeństwo aktorki Niny Andrycz. Teraz ktoś z wrażliwych słuchaczy może sobie pomyśleć, no zaraz, zaraz, chwileczkę. A czy nie człowieczeństwem wykarmiła Pani te wszystkie wyżej wspomniane postacie? Tak, owszem. Ale rolą były potrzebne tylko pewne, ściśle określone cechy mego charakteru. Na przykład ambicja. Przyznaję, że prywatnie bardzo duża. A jest to potężny motor, jeżeli chodzi o działanie. Na przykład chęć zdominowania drugiego człowieka, narzucenie swojej woli ludziom, czy też okolicznościom a to jest znowu motor w dobrym dramacie, w dobrze napisanym dramacie. Chęć szczera, podobanie się płci odmiennej, pewne wrodzone poczucie efektu. I te cechy były potrzebne rolom, i one grały. Natomiast na drugi plan albo i na trzeci plan, a może nawet i w głąb podświadomości została zepchnięta cała masa innych uczuć, wcale nie mniej intensywnych, tylko do czasu przemilczanych, po prostu nie mieszczących się w rolach. Na pewno ciekawi są Państwo, jakie to są cechy. Na przykład bezradność, ale to absolutna bezradność wobec ówczesnych wyroków historii, która po jaltańskich układach skazała nas prawie na pół wieku drugiej okupacji, w tym wypadku radzieckiej i bodaj straszniejszej jeszcze od hitlerowskiej. A z tym się wiąże cała sieć przymusów, fałszywych sytuacji, w których się tkwilo. W pod świadomości została także zepchnięta moja pierwsza i jedyna miłość, młodzieńcza, o którą nikt na świecie by mnie nie posądził, jako że była w sumie nieszczęśliwa. On zmarł tragicznie, zamordowany przez Niemców. Nikt by, powtarzam, nie posądził, gdybym się sama nie przyznała do niej w wierszach. A więc teraz już możemy do nich przejść. I na tym polega oryginalność tego pierwszego spotkania, że nie będę wygłaszała strof innych poetów, tylko swoje własne, które powstały naprawdę z głębokich, autentycznych przeżyć. O ile w rolach można kokietować zewnętrznością, dekoltem, suknią, o tyle w wierszach dochodzi do głosu, nasze głębsze ja i te przeżycia. O których nie zawsze jest łatwo mówić. Chciałabym, żeby Państwo teraz przenieśli się razem ze mną, wyobraźnią, do pewnego małego miasteczka na kresach, dawnych wschodnich kresach Rzeczypospolitej, gdzie się urodziłam. Mojego miasteczka już dawno nie ma na mapie, jest w ogóle w innym państwie. Ale intonacje tej ziemi jeszcze czasem pobrzmiewają dla czułych radiowych uszu, jeszcze czasem pobrzmiewają w moim głosie. I dlatego tytuł pierwszego wiersza jest Miasteczko. Rodzinne, równinne to moje to biedne niesłynne z niczego prócz murów więzienia nad rzeczką. Nadmętną, zmarszczone i szare, Oto powracasz i rośniesz we mnie, Miasteczko. Nie tylko ubogie, nieprawda, że żadne, Od skraju do skraju niezmiennie otwarte, Na wieczny korowód ciemności i światła, Na skargi jesieni, zielony śmiech lata, na wielkie zdziwienie światem. Z Twych nizin, z Twych bagien podnosisz się, świecisz, synagogom, kościołom i cerkwiom. Jakież imię Ci nadam o pierwsze uniwersum różnoplemiennych dzieci? We śnie powraca boruch zabity. Mówi, słuchaj, dzisiaj rabin powiedział, że po hebrajsku dusza to ruach i nie może być piękniej. Miasteczko ruach, żegnaj. A teraz pierwsze spotkanie z diablem, również jak państwo za chwilę zobaczą w tej samej scenerii. A swoją drogą dobrze, że nie w średniowieczu żyję. Dwakroć mówiłam z diablem, bez procesu oczary. Hierarchicznie rzecz biorąc, był on kulkiem w maszynie, drobnym słuszką skrzydlatych, zbuntowanych aniołów. Cóż, dla piętnastoletniej starczy i prowincjonalny, zakurzony, niegroźny. Czort z nadrzeczki Muchawiec. Wyszedł z zarośli, kulejąc. Zapytał, chcesz być królową? Chcę! W takim razie musisz zabić starego króla. Zgładzając poprzednika, najszybciej dojdziesz do władzy. Wie o tym mądry Szekspir, i pan mój, książę ciemności. Milczałam. Diabeł odczekał taktownie. Po chwili szepnął: W tym samym miejscu za trzy dni, dasz mi odpowiedź. I zniknął. Rzeczka muchawiec w lipcu szara kalóża, i niebo nad nią w brześciu śmiertelnie smutne. Trzy dni leżałam w gorączce. Ważyłam za i przeciw. Nie zabilam króla. Zostałam królową. W papierowej koronie, w złotych lampach, na tronie z desek i wierszy. Od ósmej do jedenastej wieczór. Zakończyłam wczoraj na pochwale. Żywego, prawdziwego teatru. Chcę jeszcze odrobinkę ten temat pociągnąć, żeby Państwo dobrze zrozumieli, co mam na myśli. Na czym mianowicie polega potęga tego żywego teatru? W czym on jest silniejszy od teatru, telewizji czy od słuchowiska radiowego? Otóż w teatrze następuje kontakt żywego człowieka na scenie z żywym człowiekiem na widowni. Ten kontakt rodzi wspólne emocje, wzruszenia, czasem nawet porozumienie intelektualne, sympatię, materiał do nowych przemyśleń i o sobie, i o życiu, i o bieżących sprawach, o różnych rzeczach, w zależności od tego, co utwór dany porusza, prawda, i jak to jest podane, w jakiej formie. Tu już nie można tak jak przy Teatrze TV, w środku przedstawienia wstać, wyjść do kuchni na chwilkę, zaparzyć sobie herbaty, a potem wrócić i oglądać dalej, jak gdyby nigdy nic. Dlatego też niektóre przedstawienia zostają widzom w pamięci, współczesnym widzom oczywiście, dosłownie na całe życie. Mnie tak zostało przedstawienie Żeromskiego, uciekła mi przypióreczka. Z wiekopomną kreacją Juliusza Osterwy. I potem, jak w jakiejś trudnej dyskusji ktoś mnie przypierał do muru, a nie miałam gotowego argumentu, to mówiłam poważnie i szczerze, bo takie są moje obyczaje. I na ogół te dyskusje wygrywałam. A jeżeli miałam jakieś kłopoty w życiu, to odpowiadałam tekstem Edith Piaf: Nie, ja niczego nie żaluję, naprawdę niczego. I też wygrywałam dyskusję. Tak oto długo żyły w człowieku rzeczy, które usłyszał ze sceny, które ktoś powiedział przecież w swojej roli. Dla mnie zaś osobiście takim spektaklem była zagrana tuż tuż przed wybuchem Wielkiej Wojny na przełomie 1937 roku prapremiera Lata w Noam Jarosława Iwaszkiewicza. Miałam w niej zaszczyt partnerować Wielkiej aktorcy polskiej Marii Przybyłko-Potockiej, która notabene w cywilu była ukochaną żoną mojego dyrektora i klibodawcy Arnolda Szyfmana. I oto jak przyjęli współcześni ten mój młodzieńczy występ. Cytuję. Duet Przybyłko z Ziembińskim, to znaczy Georges Saint z Chopinem, zamienił się w olśniewający tercet, gdy doszła do niego Solange. Nieposłuszna córka starzejącej się matki, beznadziejnie zakochana w Chopinie. W ciągu kilku wieczorów młoda aktorka zdobyła miasto Warszawę. To była prawdziwa eksplozja talentu, a może jeszcze i jakiegoś marzenia, jakiejś tęsknoty za wielką miłością, niemożliwą do zrealizowania w rzeczywistości. Tkliwością bowiem i buntem nasycone było każde słowo tej roli. Z każdego słowa bila wewnętrzna prawda i zachwyt Chopinem, i pogarda dla swatającej komu innemu rodzinę wreszcie oddanie się przypadkowemu mężczyźnie. To, co w przyszłości stanie się charakterystyczną cechą wielu dramatycznych ról to znaczy rozdwojenie uczuć konflikt pomiędzy marzeniem a rzeczywistością tutaj w lecie w Nina Andrycz pokazała po raz pierwszy z wielką siłą i wyrazistością. Jeszcze po latach tu Tuwim tak napisze o tej roli: Muślinową miałaś sukienkę, zieloną. Dobrej nocy, śliczna panienko. Ach, żono! Chodziło oczywiście o moje zamąż pójście z ówczesnym premierem PRL-u. Ale i małżeństwo też mojej monopasji absolutnie nie zabiło. Powiedziałabym nawet, że wydobyła jeszcze z większą mocą. Wtedy też po raz pierwszy pojawiło się w recenzjach krótkie sformułowanie: wielka aktorka. Ale my, ludzie ambitni, wtedy, kiedy nas chwalą, to tylko bierzemy oddech. Uważamy, że no to teraz jakoś możemy żyć, możemy istnieć. Przyjmujemy to spokojnie, pochwalę. Natomiast każdą naganę, zwłaszcza jeżeli jest niesłuszna, strasznie długo przeżywamy po dziecinnemu i do śmieszności. Na pewno ciekawi są Państwo, czy po wojnie również miałam jakąś taką kluczową, kultową postać. Otóż nie. Żadnej jednej, jedynej ukochanej roli nie miałam. A to z tej prostej przyczyny. Że grałam coraz częściej, coraz więcej, z coraz większą pasją i w każdej grupie zbliżonych do siebie, czy treściowo, czy literacko, postaci, czasem sympatia moja, a czasem dla odmiany sympatia publiczności skupiała się na jakiejś jednej roli. I o niej albo więcej pisano, albo, co czasem jest ważniejsze w Warszawie, więcej mówiono. Dam przykład. Wśród ról heroicznych, amantek, to tak śmiesznie dziś brzmi to jest XIX-wieczny wokabular, ale on jest bardzo zabawny. Więc wśród amantek heroicznych najbardziej podobały się moja Szymena w Cydzie, reżyser nieżyjący Edmund Wierciński i Kassandra Worystei. To były postacie, o których było głośno. Z jedną jeździłam zresztą na występy gościnne do ówczesnego Związku Radzieckiego. Do Moskwy, Kijowa i Petersburga. I nam bardzo dobre recenzji, Z ról salonowych dam, ewentualnie lwicy, jeżeli ktoś woli, największym uznaniem, sympatią publiczności cieszyła się Izabela Lęcka w lalce. Ale ja, prawdę mówiąc, nie przepadałam za nią, bo jak wiadomo, osoba nie była specjalnie mądra, a zajęła mnie dosłownie trzy lata życia. Bo to było 300 wieczorów. To się mieści na ogół w trzech latach przy zmiennym repertuarze. Więcej serca dałam Natalii, label Natalii, żonie Puszkina. Dostałam za nią nagrodę państwową za rolę oraz list od pani Bulhakowej, żony autora Mistrza i Małgorzaty. Która była tak delikatną osobą, że cały list napisała do mnie po francusku, żeby nie razić moich uszu dźwiękiem swojej mowy ojczysty, bo widziała, że wtedy w Warszawie nie przepadano za tą mową. Niesłusznie, bo mowa jest Bogu ducha winna i bardzo ładna. Z grupy tak zwanych szlachetnych kurtyzan, czyż to nie brzmi wspaniale, szlachetna kurtyzana, oczywiście prym wodzi. Lady Milford z Intrygi i Miłości. To był mój rekord też życiowy, bo grałam ją w sumie 320 razy, to jest ponad 3 lata. Zmieniałam w niej reżyserów, bo i nieboszczek Aleksander Bardini robił ze mną premierę, i wtedy nasza przyjaźń szkolna jeszcze się utwierdziła. I potem Wanda Skowska, i potem jeszcze graliśmy to też w teatrze telewizji, fragment już nie pamiętam kto. Z grupy bohaterek narodowych, osób świętych i męczennic ja osobiście największą sympatią darzyłam święto Joannę Shoa, która pozwoliła mi wyjść z salonów, wyjść z gorsetów, wyjść z krynolin. Bardzo kocham tę rolę. Kochałam także Marianitę, a właściwie to się nazywało Mariana Pineda. Garci Lorki, bohaterkę ludu hiszpańskiego, i fragment z tej sztuki jeszcze do tej pory grywam na koncertach z akompaniamentem gitary hiszpańskiej. Jeśli chodzi o wielkich polskich romantyków, to tutaj pierwsze miejsce dala by Mary Stewart Słowackiego, także 250 razy. Później już z mniejszym powodzeniem była grana baladyna. A jeśli chodzi o role królewskie, to naprawdę nie podejmuje się ich wyliczać. Może powiem tylko o ostatnich. Malgorzata, wdowa zamordowanego króla w Szekspirze, w Ryszardzie III, nagroda za rolę, i Katarzyna Wielka, rosyjska, twórczyni imperium rosyjskiego. Ról komediowych miałam w życiu mniej, nie dlatego, że nie chciałam grać komedii, tylko po prostu tak się składało. Ale tutaj na pierwszym miejscu oczywiście trzeba postawić hrabiny Diane Dianę Dubelflor, tak się ta osoba nazywała, trochę wariatka. A sztuka się nazywała Pies Ogrodnika Lope de Vegi, a wyreżyserował ją po raz pierwszy Konrad Swinarski, z którym wysoko sobie cenię spotkanie, które notabene miało miejsce w tarczy Telewizji i sztuka się tak podobała, że przynieśliśmy ją potem już i na dużą scenę Teatru Polskiego. Publiczność razem ze mną trzy Sylwestry świętowała właśnie w tej komedii. No i wreszcie, kiedy nastąpiła zmiana emploi, u mnie nastąpiła dość późno, trzeba powiedzieć parę słów o pani Dulskiej. Grałam ją najdłużej ze wszystkich aktorek grających u nas Dulską. Koledzy mówili o niej ironicznie Dulska sexy, bo ja grałam niewyżytą 45-latkę, która nie może zrozumieć, dlaczego ten mąż nie chce z nią następnego dziecka. Znaczy, odmiennie graliśmy. Była bardzo oryginalna, jak Krysi Meissner, inscenizacja, bardzo oryginalna, scenografia Pankiewicza, ale w rezultacie sukces był wielki, bo pojechałam z nią na występy gościnne do Wielkopolski i bodę, że Pelissę za zadulską. Jeśli chodzi o pisarzy współczesnych, znaczy nowoczesnych, jak to się mówi, głupio, awangardowych bardziej w nastroju, to jeszcze była hrabina Maria Kotulubaj, wariatka rodem z Gombrowicza, była również młodzieżowa babcia Zmroszka w reżyserii Kazimierza Dejmka, obecnie ministra, no i wreszcie obecna żona z krzesł Jonesko, którego państwu właśnie już cytowałam. No to jest rzecz zupełnie bez precedensu w całej mojej karierze artystycznej. Chodzę bowiem na krzywych nogach, włosy mam siwe z przodu, rude z tyłu, suknię mam haniebną, straszliwą i nigdy bym nie wpadła na ten pomysł, gdyby nie wymyślił tego dla mnie reżyser, Maciej Prus. A że miała z nim do czynienia w Ryszardzie i dobrze się nam pracowało, więc mu zaufałam. Zapytałam go tylko skromnie, czy ja w ogóle ugryzę tego dramaturga. Ugryzie pani, bo z samym przekonaniem Prus. No więc się zgodziłam. I proszę sobie wyobrazić, że z okazji mojego 60-lecia w Teatrze Polskim, notabene to nie jest pełnych 60 lat, one są de jure, prawnie 60, a trzeba wyrzucić 6 lat okupacji, kiedy nie grałam. Ale to i tak wystarczająco długo. No i wreszcie 7 grudnia odbyliśmy tę nietypową premierę. I tu najnieoczekiwani w świecie posypały się liczne zaproszenia na występy gościnne. I w Rzeszowie, i w Poznaniu, i w Łodzi, i nie tylko, nawet trochę dalej jeszcze. Ta ogromna trema, która bez litości trzęsła i mnie, i kolegę Gogolskiego, który gra w krzesłach mojego męża, zamieniła się w tej chwili w pewnego rodzaju osłupienie, kiedy człowiek jeszcze nie ma siły, żeby się tak naprawdę uradować. Nawet na bankiecie, który nam dyrekcja zrobiła, Piliśmy tylko trochę wina, byliśmy tak oszalomieni trudnością zadania i niepewnością rezultatów. No, ale recenzje były bardzo dobre. Mam więc nadzieję, że jak to przedtem opowiadałam Państwu, w żywym teatrze i radość nam się jeszcze przydarzyć może i odprężenie. Pochwała, jaką wygłosiłam dziś w tej pogadance dla żywego teatru dramatycznego, wcale nie oznacza, że ja nie doceniam zasięgu albo rosnących możliwości teatru telewizji, wprost przeciwnie. Tam właśnie poznałam całą plejadę nowych, bardzo utalentowanych reżyserów, z Konradem Swinarskim, o którym mówiłam na czele, ale przecież i młodego w rozkwicie Adama Honuszkiewicza, i młodego Gruzę, i wspaniałego Ludwika Reny, i Jerzego Antczaka, i masy jeszcze innych ciekawych ludzi. Kiedy w Polskim panowała jakaś posucha reżyserska, kiedy nic ciekawego się nie działo, a to się często ostatnimi czasy zdarzało, ratował mnie właśnie teatr telewizji. Nauczyłam się tam nowych, bardziej kameralnych środków ekspresji, także cenię sobie bardzo tę współpracę. I zabawne, że w teatrze telewizji nigdy, ale to nigdy przez tyle lat, przecież to ja wygłosiłam sławne przemówienie na 40 telewizji. I ludzie mnie nagrali na wideo, bo to było rzeczywiście bardzo zabawne. Nigdy w tym teatrze w ciągu tylu lat nie zagrałam ani jednej królowej. Też tak się złożyło, bo nie to, że ja się broniłam przed tym za cenę, że chcę się koniecznie odmienić, nie, tylko po prostu tak się złożyło. Tam mnie gonili dla odmiany role kobiet bezgranicznie zakochanych i ludzie z lubością, muszę powiedzieć, dzieje tych kobiet śledzili, bo dostałam z całej Polski niesamowitą ilość listów. Zagrałam tam Annę Kareninę, Madame Bovary i wiele innych wspaniałych ról i zdobyłam czterokrotnie nagrody publiczności, tak zwaną srebrną maskę.